Alternatywne pająki i tym razem lecimy w przyszłość. Konkretnie do Spidermana 2099, czyli Miguela O'Hary z Ziemi 928. Chwila, moment. Jak to jest przyszłość, to nie powinna być ta sama Ziemia, w której jest główna ciągłość fabularna? No, taki był pierwotny plan, jak ten pomysł się wykrystalizował na początku lat 90. Więc był i Ghost Rider 2099, i Punisher 2099, a potem wszyscy nawet razem się spotykali. No ale tak mocno grzebaliśmy w teraźniejszości, że dla bezpieczeństwa daliśmy jej odrębny numer i teraz jest o tam. No i jest sobie przyszłość. Samochody latają, wszystkim rządzi korporacja, tym razem Alchemax, a ludność bardzo miło wspomina erę bohaterów sprzed 100 lat. Miguel jest bardzo utalentowanym genetykiem pracującym dla Alchemaxu i zastanawiającym się przez większość czasu, co z czym wymieszać, żeby stworzyć jakieś nowe genetyczne dzieło. Ma też w domu Lailę, taką sztuczną inteligencję / sekretarkę. No i któregoś dnia przychodzi do szefa i mówi: ej, może byśmy spróbowali z pająkiem, bo kiedyś był taki koleś, co miał motyw pająka i był bardzo znany. Armia takich to byłaby fajna sprawa. Robią nawet eksperyment na człowieku, ale wychodzi im jakieś monstrum, które szybko umiera. Miguel zalicza załamkę i mówi do szefa: szefie, ja już w sumie to nie chcę tu pracować. No spoko, spoko, Miguel, napij się jeszcze tylko drinka rozchodniaczka. Okej. Haha, dałem ci właśnie taki super uzależniający nasz narkotyk, który tylko my mamy i tylko my możemy ci zapewnić, więc teraz już będziesz zawsze dla nas pracował. No ale Miguel myśli sobie: no ja tego nie ogarnę, w końcu jestem najlepszym genetykiem, a moja ostatnia wersja DNA jest w tej maszynie, co jej przed chwilą używałem. No niestety, jakiś koleżka Ancymon Miguela postanawia pomajstrować przy panelu sterowania i przestawić pokrętło z napraw DNA Miguela na połącz DNA Miguela z ostatnim, czym się zajmowałeś. No i jest wybuch jak w każdej komiksowej maszynie kiedykolwiek. Ale spoko, Miguel przeżył i... Ło, ja cię pierniczę, co to ma być? No, wychodzi z tego, że generalnie syntetyczne rzeczy są gorsze niż naturalne, wliczając w to bycie urżniętym przez radioaktywnego pająka. No i Miguel dostaje wprawdzie super siłę i super zręczność, a nawet delikatny czynnik gojący, ale nie dostaje na przykład pajęczego zmysłu. Nie posiada również umiejętności przylegania do każdej powierzchni, każdą częścią swojego ciała, jak oryginalny Spider-Man, ma za to takie gustowne szpony. Więc jakby chciał łapać jakąś spadającą damę w opresji, to może przy okazji wyfiletować jej przedramię. Do tego lepiej widzi, choć jego oczy są wrażliwe na światło oraz ma zęby jadowe. Przez to z kolei troszkę bełkocze przy gadaniu. Po powrocie do domu okazuje się, że ma na szczęście w szafie pamiątkę z ostatniego meksykańskiego dnia zmarłych, na jakim był, w postaci stroju. Z niestabilnych molekuł, więc jego nowe szpony go nie przebiją. No i bum, mamy naszego nowego bohatera. Z czasem dostanie jeszcze taką zaktualizowaną wersję swojego odzienia. Jeżeli chodzi o polskie komiksowe lektury z nim, to macie na przykład tomik Spider-Man 2099 nie z tego czasu oraz tom drugi z tajnami do Spider-Versum. Jako że uwielbia bujać się w teraźniejszości, znajdziecie go również w tomie 5 Superior Spider-Mana. Chwila, też czujecie bekon?